Cieszymy się, że cała ta pomoc, wszystko to, co przekazywali zarówno indywidualni darczyńcy, jak i osoby prawne, instytucje, że te liczby w skali tych dwóch lat, które dzisiaj podsumowujemy, naprawdę są olbrzymie. Chyba taką najbardziej przekonującą, jak w zeszłym tygodniu przygotowaliśmy to wszystkie tutaj zestawienia, te cyferki, sprawdzaliśmy, sumowaliśmy tą codzienną pomoc, którą gdzieś tam tego nie widać, prawda? Tutaj, dobrze, dzisiaj mamy dzień wydawania, za tydzień wydawania, ale tak jak zobaczyliśmy, że w tej naszej bazie jest ponad 300 tysięcy razy udzielona pomoc przez te dwa lata, więc jak podzieliliśmy to przez te 720 dni pomocy, to wyszło, że każdego dnia właściwie 500 razy pomogliśmy tutaj uchodźcom z Ukrainy. Więc to myślę, że jest liczba, która mówi, jak to jest wielki, jak wielkie to są liczby, jak wielkie to są kwoty, które za tym idą. Ja wiem, że ciężko powiedzieć o kimś jednostkowo, ale co było dla Państwa najważniejszą taką rzeczą, bo to był ogromny zryw, no ale po zrywie zawsze później następuje ten moment tej codziennej pracy pozytywistycznej, o której Pan w tej chwili, którą Pan podzielił dokładnie na tę liczbę. Co takiego w tym czasie się wydarzyło? Tych wydarzeń było dużo. Każdy z nas był przygotowany na dwa tygodnie, może miesiąc tutaj, patrząc od strony kierującego taką organizacją jak Polski Czerwony Krzyż, że nie byliśmy tak właściwie przygotowani na tak długofalowe działania. Mnóstwo rzeczy, które gdzieś tam bukowaliśmy, dobrze, no to miesiąc, może na dwa, prawda, no do końca kwartału się rozliczymy, a tu kończył się kwartał, zaczynał się następny miesiąc, uchodźców wcale nie było mniej. Pamiętajmy jeszcze do tego, była nieszczęsna pandemia, prawda, u nas, więc to też utrudniało pomysł, więc całość, ta długość pomocy, żeby cały czas stać na odpowiednio wysokim poziomie i myślę, że jako Polski Czerwony Krzyż tutaj na Opolszczyźnie stanęliśmy na tym poziomie. Zdecydowanie miasto wywiązało się z tego zadania, ale miasto też wspólnie z sektorem pozarządowym, z bardzo licznymi organizacjami pozarządowymi pokazało, jak szybko i jak sprawnie może współpracować, ponieważ w kilka czy w kilkanaście godzin miasto Opole właśnie we współpracy z organizacjami, ale też z grupami społecznymi uruchomiło na ulicy Krakowskiej Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom. Centrum, które myślę w skali unikatowej całego kraju działało 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, świadcząc pomoc osobom, które w różnym czasie i w różnym stanie docierały do Opola. I to trzeba przypomnieć, że to było wsparcie i profesjonalne, i takie formalne, urzędowe, ale przede wszystkim wsparcie w tym pierwszym momencie dotarcia do obcego miasta, z czasami z jedną torebką, z reklamówką i z trójką dzieci na rękach bardzo często. Wsparcie, które udzielane było tutaj na Krakowskiej, od wsparcia rzeczowego, żywnościowego, takich pakietów na pierwsze kilka godzin, na pierwsze kilka dni. Później z czasem to też wsparcie psychologiczne, wsparcie w załatwianiu różnych formalności, dokumentów, ale też bardzo ważna pomoc na tamten czas w zaopiekowaniu się czasowym dziećmi, kiedy najczęściej mamy załatwiały wtedy różne formalności, a chciały też mieć spokojną głowę i taki czas, że dziecko było zaopiekowane. 7 dni w tygodniu, 24 na dobę, to naprawdę w niewielu miejscach w Polsce się zdarzyło, więc dziękujemy raz jeszcze za tą współpracę i za dialog. Dzięki Państwu. Międzynarodowemu Opolskiemu Małżeństwu udało się zaprosić do tej współpracy bardzo ważną organizację azjatycką. To jest jednak inicjatywa małżonki, ponieważ Fundacja Cuci to jest największa fundacja w chińskojęzycznej części świata. Natomiast nie miała przedstawicieli w Europie Wschodniej. Szukała pomocy w diasporze tutaj w Polsce, wśród Tajwańczyków mieszkających na terenie naszego kraju. Znalazła Lolę i Lola zaangażowała się i sprowadziła tutaj do Opola tę fundację. Fundacja pomaga w wielu, wielu krajach, kilkudziesięciu krajach na świecie, więc jeżeli taki kryzys nastąpił tutaj na terenie Ukrainy, i uchodźcy pojawili się w Polsce, fundacja jakby automatycznie w takie obszary kieruje swoje zainteresowanie, no i przybyli.
Przyznam szczerze, że byłem dosyć sceptyczny, bo oferta była taka hojna, bo 2000 zł na każdą osobę to było dużo, dużo pieniążków, ale rzeczywiście udało się w dwóch akcjach. Najpierw 1800 osób dostało w Opolu, osób z Ukrainy, uchodźców, którzy w tym czasie przebywali na terenie Opola, a później 3000 osób z już całego województwa również udało się karty pomocowe po 1000 zł przekazać. Ważne jest też, jakiego się ma partnera, a zarówno chyba miasto, jak i Polski Czerwony Krzyż Opolski to byli ci partnerzy godni też tej współpracy z CUCI. No muszę powiedzieć, że dla nas, dla naszego małżeństwa, no to był czas nauki i dzięki zaufaniu przede wszystkim władz miasta, a również dzięki tej wiedzy i nauce, którą też uzyskaliśmy przy rozmowach właśnie tutaj z Polskim Czerwonym Krzyżem, z panem Dawidem, żeśmy spędzili dużo czasu na rozmowach, na wymianach myśli i sporo żeśmy się nauczyli, zaufanie powstało i możliwa była współpraca. I współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Myślę, że kilka tematów będzie ciągniętych w przyszłości, ponieważ potrzebujących nie tylko z Ukrainy, potrzebujących no niestety na całym świecie jest wielu.